Także witamy w części drugiej w kontynuacji. E, warunki lokalne, niedziela wieczór, już po dziewiętnastej, <gryw> także może być lekkie zmęczenie e, widoczne. E, w pierwszej kolejności pragnę podziękować wszystkim tutaj obecnym, tym, którzy jeszcze zostali o tej porze i się nie rozjechali do domów. Pragnę podziękować tym, którzy tutaj byli na miejscu. Do zobaczenia następnym razem. E, pragnę podziękować przede wszystkim. Każdej świadomości, która zaangażowała się tutaj w tworzenie tej naszej przestrzeni razem, e, wszystkim, którzy udzielili się na kuchni, e, wszystkim, którzy pomagali jakkolwiek i przy przemeblowaniu, i przy urządzaniu tej naszej wspólnej przestrzeni, wspólnej przestrzeni na czas tych spotkań. E, co prawda to są tylko te dwa, trzy dni e, w miesiącu, ale dla wielu z nas to wiele znaczy, dla mnie również. E, pragnę podziękować. Właścicielowi lokalu, przybytku. Za wyciągnięcie z samochodu z lasu. Za <grym> wyciągnięcie, <grym wytkernie> tak. E, pragnę podziękować w imieniu tych, którzy zostali wyciągnięci z lasu w lesie, za wyciągnięcie z w lesie. Pragnę też podziękować tej, e, tu padł też taki temat, e, niewidzialnej dłoni, e, która odśnieżyła wszystkie auta <grym wytkernie> po śnieżycy. Nie wiem kto, dziękuję. W imieniu swoim i wszystkich. No, i dziękuję za to, że jesteśmy i że możemy razem, wspólnie tutaj się wspierać. I nawet tu nawet nie chodzi o jakieś wsparcie, bo to nie jest grupa wsparcia to jest po prostu spędzenie miło czasu i z ludźmi, do których można utworzyć usta w sposób otwarty i zrozumiały. <laughs> dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy też zaangażowali się w usprawnienie, oprawę graficzną, pomysły. E, tutaj przede wszystkim e, żeńska energia, dużo e, kobiecej dłoni tutaj zostało dołożone do, do, do aranżacji wnętrz e, za udział, za, mam nadzieję, że tutaj wkleimy przebitkę ze zdjęć z tego, co, co tutaj zostało stworzone też na miejscu, e, jaka jest informacja zwrotna, liście piękne wokół loga. E, i dziękuję za to, że, że jestem dzięki Wam i że mogę z Wami być. Kontynuując, dalsza część pytań od publiczności. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania do zadania? Chce się o czymś dowiedzieć? Wyciągnąć ze mnie jakieś informacje. Jakie są twoje najnowsze odkrycia? Jakie są moje najnowsze odkrycia? Hmm pytanie, czy moje osobiste, czy te podczas sesji, czy... Bo generalnie się bardzo intensywnie dzieje. Może o tych powiem, które podczas sesji jakby do mnie teraz docierają. Bo bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo intensywnie cały czas. Nawet jakbym chciał to spisać, to nie wiem kiedy, nie nadążam. To jest jednym z takich mocniejszych odkryć ostatnich dni jest dla mnie zrozumienie, czym jest te siedem wymiarów popularnych, które jest przedstawiane w wielu, wielu różnych naleciałościach, filozofiach. Bo, jak to niektórzy mówią, ja twierdzę, że jest 13 wymiarów w tym wszechświecie. Oczywiście jest ich dużo więcej, nieskończona ilość, ale to już wychodzi poza nasz wszechświat. 13 wymiar tego wszechświata to jest to już tak technicznie, czyli to, czym się zajmuje technicznie. 13 wymiar to jest źródło. Wymiar w rozumieniu zakresu częstotliwości. Każdy wymiar ma jego swoje częstotliwości, i każdy wymiar ma też swój zakres częstotliwości, który jest dosyć szeroki, i też można go podzielić na mniejsze. I teraz wiele filozofii przedstawia jedyną absolutną prawdę, że jest tylko siedem wymiarów. I poruszałem się po tych siedmiu wymiarach. To nie jest siedem wymiarów, to jest siedem gęstości naszego trzeciego wymiaru. To w końcu nareszcie zrozumiałem. To, że ten najwyższy, siódmy wymiar jest koloru fioletowego, czy tam jakiś kolor fioletowy rządzi, czy tak dalej, według tego rozpoznania czakr, e, też siedem głównych czakr, e, to cały czas jest siedzenie w naszym trzecim wymiarze. E, w, w ramach naszego trzeciego wymiaru i tego podziału na warstwy, e, mamy tutaj pola informacyjne wszelkich narzędzi, z jakich korzystamy w naszej płaszczyźnie ziemskiej. Czy to, są, czy to jest narzędzie, które możemy nazwać ustawieniami hellingerowskimi, systemowymi czy jakimikolwiek innymi, czy to jest akupunktura, czy to jest wiedza, informacja na temat akupunktury, czy to jest wiedza, informacja na temat numerologii, czy astrologii, czy masażu takiego czy takiego, czy medycyny chińskiej, wiedzy jakiejś, jakiejkolwiek, to wszystko jest cały czas w warstwie naszego trzeciego wymiaru. Odczyt z kronika kaszy i tak dalej, to wszystko jest tutaj u nas. Więc to jest takie, takie odkrycie yy, dla mnie, bo cały czas się to ze mną kłóciło, bo wiele osób jest święcie przekonanych i twierdzi, że jest tylko siedem wymiarów. Yy, no i już wiem, że to nie jest 7 wymiarów, tylko siedem warstw naszego trzeciego wymiaru. To już mam sprawdzone. Yy, kolejnym odkryciem, yy, mocno przejawiającym się od paru miesięcy, też nie wiem, od czego to zależy do końca, yy, czy po prostu od mojej świadomości, że ja się na to otwarłem, albo zrozumiałem o co chodzi, bo te tematy już się wcześniej troszeczkę przejawiały, tylko ich nie dostrzegałem. E, czy jest też nasilenie e, od tej no, ciemnej strony, tak? E, temat symbiontów. Symbionty. Coraz częściej na sesjach uja ujawniają się symbionty. Ostatnio nawet została opublikowana sesja właśnie z symbiontami. To jest taka naprawdę najnowsza, przed paru dni. E, gdzie. Gdzie ustawiłem sobie jako priorytet do opublikowania, bo to jest temat z mojej przynajmniej perspektywy na czasie. Na czasie, bo coś się zadziewa takiego, że coraz bardziej się ujawniają. Jak kiedyś e, takie zdarzenia, że ktoś przez kogoś przemawiał czyimiś ustami, czyli po prostu zasiedlał ciało, współuczestniczył ze świadomością w doświadczaniu w tym ciele. To się zdarzał raz na jakiś czas, bo raz na kilka miesięcy, ktoś taki się przytrafił. To było bardzo rzadko spotykane zdarzenie. Teraz to jest praktycznie co druga sesja, czasami po dwie sesje dziennie, więc jakby z większą intensyfikacją ujawniają się symbionty. I teraz czym są symbionty? To jest pewna świadomość rodzaj świadomości, tak jak już wspomniałem, który zasiedla też nas. Niektóre są z nami od tego wcielenia, niektóre są od setek, od tysięcy wcieleń, bazują przede wszystkim na zapełnianiu braków, braków lub niewiedzy. Najprostszy przykład, gdzie jesteśmy dzieckiem, niemowlakiem i leżymy w tym łóżku właśnie i, 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 i płaczemy, bo jeszcze nie umiemy mówić i płaczemy, bo nie mamy tej opieki, nie mamy tej miłości, którą byśmy oczekiwali, gdzie jesteśmy bardzo uwrażliwieni jako noworodki. Ale świadomość już jest rozumna, ta, która wchodzi w ciało, która sobie jeszcze w międzyczasie trochę podróżuje. I, I jeżeli jesteśmy już tutaj w ciele świadomością, to bardzo mocno to wszystko odczuwamy. Wiemy, jak jako dzieci jesteśmy bardzo wrażliwi i jak e, dzieciństwo wpływa na nasze dalsze losy, dalsze życie. E, I zapełniając ten, to, to rozdarcie braku miłości, braku odczuwania miłości w okresie dziecięcym. Taka postać, jak symbiot, taka świadomość, taki byt, to niektórzy mogą nazwać, pod różnym płaszczykiem pojawia się i zapewnia zapełnienie tego braku. Czyli daje nam kawałek odczucia miłości, daje nam kawałek tej opieki. My przyjmujemy otwarcie, bez, bez żadnych barier swoich obronnych, taką postać do siebie i ona się w nas wrasta. Jak grzybica czy grzyb, tylko nie na zewnątrz, ale wewnątrz nas. Czy na przykład potrzebujemy większego potencjału odwagi <laughs> i uważamy się za mało odważnych, i tak cierpimy z tego braku odwagi, że inni to potrafią się odezwać w grupie, niektórzy tam potrafią się przebić i otworzyć swój biznes i tak dalej, ehm, czy postawić się nauczycielce, czy po powiedzieć własne zdanie: Ja nie mam tej odwagi, ja boję się i tak dalej, ale bardzo tego pragniemy, tej odwagi. No to pojawia się ktoś, kto da nam na chwilę te motywy pozytywne, które my potrzebujemy na dany moment. To jest inna kategoria, już poza umowami. Chociaż tu też się wywiązują umowy z tą postacią. Jak, jak ze wszystkim z ciemnej strony, oni bazują cały czas na tej korporacyjnej umowności. I to, to mogą być jakiekolwiek inne warunki. Pragniemy, nie wiem, sławy w jakimś wcieleniu, czy brylowania gdzieś na, na salonach z powodu jakiegoś. Proszę. Dają te potencjały, tylko teraz uwaga, właśnie to jest też pułapka słowna, nie dają te potencjały. My te potencjały, to, to za czym tęsknimy, to czego pragniemy, my to już bazowo w sobie mamy. My już tym jesteśmy, to za czym tęsknimy, tylko jest nam ogłupione, że tak powiem, że tego nie mamy. E, miłość, której nam brakuje jako, jako małe dzieci z wymazaną pamięcią, e, my nie tyle, że potrzebujemy tej miłości, tylko my sami nią po prostu jesteśmy. Jesteśmy zbudowani z energii źródła, czyli z czystej energii miłości. Sam nasz budulec, tak technicznie, to jest energia miłości. My jesteśmy miłością. Szukamy jej na zewnątrz, żeby kogoś obdarować i szukamy jej z zewnątrz, żeby ktoś obdarował tą miłością nas, żeby ktoś nas pokochał albo żebyśmy my, my mogli kogoś pokochać. Tak naprawdę my po prostu jesteśmy tą miłością. Brakuje nam odwagi, bo mamy jakiś pakiet przekonań albo rodowo nam wchodzi, powiedzmy, nie wiem, strach, lęk, niepewność, bo, bo w rodzie to jest od pokoleń, ehm, czy dziedziczymy to po, po rodzicach. A my tak naprawdę to w sobie naturalnie mamy, te wszystkie potencjały. Czyli to nadal bazuje na kłamstwie, na oszustwie, że my czegoś nie mamy, ktoś nam to zapewnia, a to ja ci dam, masz, a w zamian nie dość, że jest blokowanie właśnie większości naszych potencjałów, przekierowanie ich i wykorzystywanie przez te świadomości do czegoś innego. Symbiont to jest ktoś, kto się z nami zarasta. Tutaj fajną wizualizacją symbionta jest właśnie film jak on się nazywał? Venom. Venom. Venom, ten film, gdzie tam, tam taka postać tak, dosłownie jest tak pokazana, zazwyczaj jak się je wyrywa, to właśnie tak są pokazane, jak takie gluciaste czy jakieś, jakieś takie dziwne postacie, które są w nas, ukrywają się, ale czasami przejmują nad nami kontrolę. To też są te momenty, w których nie pamiętamy, co mówimy. Nie rejestrujemy sami tego, bo ktoś przez nas przemawia. Um. Podczas sesji objawia się to w, też często w ten sposób. Symbiont się ujawnia nie tylko przemawiając przez kogoś, już zupełnie inną tonacją głosu, zupełnie inną narracją, innym sposobem, po prostu jakby inna świadomość wskakiwała, ale też często ingerencjami fizycznymi, że gdzieś na przykład komuś bardzo się napinają mięśnie, wyrywa, wygina. To nie jest takie mocne jak w jakichś egzortyzmach na filmach, na horrorach, tylko po prostu już ludzie mi to zgłaszają, odczuwają albo nagle trzęsawka. Nie mają powodu, żeby się lękać, bać czy odczuwać strach, a nagle jest odczuwany strach, albo jakieś, albo, nie wiem, przy przebicie serca. Czyli wpływa na nas fizycznie, przejmuje nad nami kontrolę, a bardzo mocne przejęcia poprzez symbionta, dawniej to mogli nazywać opętaniem po prostu, to są takie motywy, gdzie nie idzie się przedostać nawet do tej świadomości, która do mnie przychodzi po pomoc i, i nie ma jak się dogadać, nie ma jak, jak w ogóle porozmawiać z, ze świadomością człowieka. Tylko symbiont przejmuje te główne skrzypce, że tak powiem, i nie rozmawiam z człowiekiem, tylko z symbiontem, jest całkowicie jakby wysprzęglona, jak ja to mówię, wyciągnięta na tylną kanapę w samochodzie postać, która powinna kierować, a kto inny kieruje pojazdem, tym ciałem. Także z symbiontami ostatnio coraz, 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 coraz więcej tych przypadków jest w zasadzie, mogę powiedzieć, że lawinowo. I, I cały czas badam, skąd się to wzięło. Czy to jest jakieś już natężenie wpływów w ciemnej strony, czy tam już jest taka panika? Znaczy, wiem, że tam już jest panika po, po tej ciemnej stronie, że tam, tam już są. Jak, jak kurczak, jak to się mówi, z odciętą głową lata i nie wie, co robi, i się obija i biega i tak dalej, tam tak samo wszyscy latają jak te kurczaki bez głów. Gryzą się nawet między sobą, bo. Coraz mniej papu mają i coraz bardziej im się kruszy grunt pod nogami. Także dużo się dzieje, więc też pewne objawy bardziej wychodzą na wierzch i możemy też odczuwać, kto na co mnie nie pracuje, może coraz mocniej, intensywniej odczuwać te wpływy, których nie chcemy. Natłok myśli natrętnych, jakieś dziwne zachowania, i podejmowanie w kluczowych momentach jakichś niewłasnych decyzji, których później żałujemy i tak dalej. Tego jest coraz więcej i to jest coraz bardziej intensywne. Coraz większe też będzie zagęszczenie strachu, lęku, niepewności, obawy i teraz pod słowem strach możecie dopisać cokolwiek, tak? Strach o przetrwanie, o przeżycie, o finanse, strach o, o rodzinę, o zdrowie, o pogodę, o gaz, o wodę, o prąd, o cokolwiek innego, tak? Czyli o jakieś sytuacje konfliktowe za jakiejkolwiek granicy. To może się nasilać, mimo że my już świadomie wiemy, że dobra, tam jest teatr, to jest ustawka, to robią tak, to robią tak, ale jednak gdzieś to mocniej wpływa niż do tej pory. Poza tym coś... <laughs> Coś się wydarzyło od nowego roku. Nie potrafię tego zdefiniować też co konkretnie, ale jest odczuwalne i widziane. To też niektórym z Was potwierdzi. Jest odczuwane większe zagęszczenie energii, ale nie do końca pozytywnej, jakby na przestrzeni w powietrzu. Wizualnie, nawet fizycznymi oczami, jest to widziane jak ciemniej świecące światło. Gdzie rozumiem, że lampy mogą być jakoś, nie wiem, mniejsze natężenie prądu, lampy uliczne, czy, czy prąd w ogóle gdzieś w domu, ale nawet światła samochodów. Widziane są fizycznie. Nie wiem, czy tylko przeze mnie, mam nadzieję, że w komentarzach potwierdzicie. E, widziane są jak bardziej zaciemnione, jak w jakichś grach albo filmach horrorach, gdzie jest, e, kontrasty są pozmieniane i, i wszystko jest bardziej ciemne, a jest tylko jakiś tam strumyczek światła. Przecież światła wcześniej dużo mocniej świeciły, samochodowe, gdzie mają własne, niezależne zasilanie. E, coś się dzieje na przestrzeni, jest trochę gęściej, jest trochę ciemniej, jest trochę mocniej, intensywniej, bardziej, bardziej jest wszystko dociskane. Poza tym e, też coraz częściej mi ludzie zgłaszają, że. Pracują nad sobą już od dawna, cały zeszły rok było fajnie, lekko, flow, wszystko lecimy, tyle przepracowane I teraz od nowego roku na gleciach, jakby to wszystko poszło w niepamięć, znaczy nie, że tak całkowicie zapomniane, ale jakby teraz od nowa Biegnę, biegnę, już umiem wspaniale biegać, potknąłem się i od nowa się uczę chodzić Coś się zadziało i cały czas badam o co chodzi mm. Żeby tutaj też nie narzucać jakiejś e, narracji, że jest jakaś wielce wojna, siłowanie się, to jest bardziej przeciąganie liny, bardziej taka, tak jak zawsze mówiłem, konkretna partia szachów, e, żeby się nie stresować, bo nie ma potrzeby, tylko to zauważać po prostu, dostrzegać i nie dać się. Czyli jakby jest nowa siatka zarzucona, now, nowa sieć rybacka na kogoś, żeby kogoś złapać, e, wystarczy tylko ją dostrzec i nie ze mną te numery, już to znam, tak? Są cały czas, od, od nowa jest próba zapętlenia i y, wyjścia na wiech starych schematów. Przede wszystkim bazowane jest teraz na starych schematach, żeby jeszcze raz wybijały stare schematy. Wszystko, co już było przepracowane, już było uświadomione znowu. I teraz można powiedzieć, że to jest ta naturalna spirala doświadczenia, że jak wchodzimy w jakiś temat, coś, e, coś doświadczymy, coś sobie uświadomimy, coś wyczyścimy, wypłaczemy, wyrzucimy emocje czy. Czy zrozumiemy, czy cokolwiek innego zależy, czy to jakaś trauma, emocja, czy jakieś treści rodowe i tak dalej, że zawsze jest to zataczane koło. jak niektóry, Niektórzy mówią: torus się obraca i jest od nowa, od nowa, od nowa. Tylko teraz to jest coś bardzo mocnego, bardzo intensywnego, tak aż, aż widoczne na przestrzeni, szczególnie też w energiach i odczuwalne przez wielu ludzi, którzy się do mnie zgłaszają. Od nowego roku jest ciężej po prostu z niektórymi tematami, dziwniej tak jak mówię, wciąż badam, jakie są przyczyny, jakie zależności, skąd to się wzięło, z różnych perspektyw to badam i ciągle do tego dochodzę. Chcę po prostu to zgłosić, żeby się nie przejmować, nie stresować, nie poddawać, nie załamywać, tylko sobie uświadomić, że no to już znam, to już jest znowu to samo, stara śpiewka, ale znowu, znowu się dajemy na to złapać. Więc skoro ścieżka już jest wytyczona, dobra, następne, tak. Z najnowszych odkryć, co jeszcze. Co tam jeszcze ciekawego było? Takiego intensywnego, tak masz pytania? Yy, na co musimy się zgodzić, żeby przyjść tutaj doświadczać się jako człowiek? Na co musimy się zgodzić, żeby przyjść doświadczać jako człowiek? Tak, nie, żeby... na przykład wymazanie, pamięci. wymazanie pamięci. Czy na to, to się musimy się. zgodzić? Ehm, hmm, to też jest złożone i tak i nie, <grych> bo to jest nam proponowane jako coś przymusowego. Tak jak ostatnie parę lat, co też było coś nam proponowane jako coś przymusowe, ale wiele ludzi przeszło ten test na inteligencję i nie dało sobie czegoś zmusić, tak? Więc jeżeli jako świadomości, które nie bardzo ogarniają, co jest dobre, a co złe, bo nie rozróżniają tego, bo po wyjściu z wcielenia, mówię teraz w krótkim odcinku czasu, powiedzmy paru wcielenia, bo pomiędzy poprzednim, a tym wcieleniem, no to w okresie międzywcieleniowym, Dajemy się dalej złapać, że tak musi być, tak nam zostało wpojone. E, tak jak starsi ludzie teraz wierzą, że trzeba chodzić do pewnych instytucji co niedzielę, czy trzeba w coś tam wierzyć, czy trzeba coś tam robić, bo tak musi być, bo tak wszyscy robili, bo tak wszyscy robią. Pierwotnie zdaliśmy się na to złapać, jak nie wiedzieliśmy, właśnie nie mieliśmy barier, nie mieliśmy mechanizmów obronnych i daliśmy się złapać na to, że ktoś nam mówił, że to jest czyjeś podwórko, ta płaszczyzna, powiedzmy, doświadczania, to jest e, czyjeś podwórko. No dobra, powiem wprost, to, to tak jak to mówię na sesjach. Jak jesteśmy tymi świadomościami, tymi duszami, jak to umownie jest nazywane, które są jeszcze czyste, nie znają doświadczenia ciemności, nie wiedzą, czym jest podstęp manipulacja, postanowiły zejść tutaj z różnych powodów na, na ziemię, to ja to tak upraszczam po prostu po naszemu, że tak jakby ktoś po drodze staje, mówi hola, hola, jakiś bramkarz, to jest moje podwórko, ja je sobie ogrodziłem. Chcesz tu doświadczać? To na moich warunkach siadamy i piszemy, czego chcesz, czego oczekujesz, co potrzebujesz. Te informacje są zawarte w pierwszym, kluczowym, pierwszym kontrakcie. On nie zawsze musi być kartką, zwojem, y, czymkolwiek. To czasami może być energia albo dźwięk, bo to może być też umowa słowna, dogadanie się. E, w energiach to wszystko jest zapisane. Więc w pierwszym kontrakcie jest spisywane, jest automatycznie robiony profil, że pod naszemu to nazwę, profil psychologiczny danej świadomości. Jakie ma potencjały, jakie ma zdolności, jakie ma intencje swoje, z którymi chce przyjść. Bardzo często jest to intencja tak pierwotna, właśnie czysta, intencja pomocy. Wsparcia tutaj, czyli to jest odpowiedź na sygnał SOS, że tak powiem, mamy ziemi. Często to jest intencja rozświetlenia, przyniesienia miłości. I to wcale nie musi być jakieś hura, nie wiadomo co. Tylko po prostu wystarczy tu być i być sobą w miarę oczyszczonym i być sobą po prostu, świecić tym światom jasno. Naturalnie nasz potencjał energetyczny jest potężny, jest duży. Naturalnie każdy z nas jest chodzącym słońcem tutaj na Ziemi. Przynajmniej powinien być. Tylko mamy nawrzucane dużo różnych warstw, a szczególnie przekonań, że, że tak nie jest. I było pytanie, czy tak musi być, tak? Mu na co musimy się zgodzić? I teraz. Najpierw my się sami sprzedajemy, co chcemy, naiwnie, można to teraz powiedzieć, że naiwnie, chociaż to jest po prostu czyste, piękne i, i, i nie wiemy, że ktoś nas zaraz oszuka albo w coś pędzi. Sprzedajemy sami siebie, czyli wszystkie informacje o sobie i jest nam coś w zamian wpisywane w te kontrakty. Są warunki, zawsze coś za coś. Ciemna strona działa także jest zawsze coś za coś i zawsze z korzyścią dla nich. Więc są wypisane warunki, na przykład, nie wiem, ktoś przychodzi z pragnieniem rozsiewania miłości, bycia tą miłością, zamiast wpisują dobre cierpienie, na przykład, albo smutek, albo samotność. Czy ktoś przychodzi z potencjałem, bo ma tą zdolność naturalną swoją, nie wiem, jednoczenia ludzi, to wpisują kłótnie, zawieści, zazdrości, jakieś inne rzeczy i to generują przez wiele wcielenia do pierwszego kontraktu. I to też jest taka kwestia, że nie do końca się na to godzimy. Czasami to jest nam po prostu podstępnie wpisane i nawet nie wiemy. To tak jak idziesz do banku po kredyt, to nie czytasz tego kontraktu tym drobnym druczkiem, tym wielostronicowego, tylko gdzie podpisać, bo już mi są potrzebne pieniądze. Gdzie podpisać, bo już tam chcę zejść, bo, 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 bo tam jestem potrzebny, tak? E, dobra, dobra, co, nie wiem, co to są mowy. Dobra, dawaj, dawaj. I nie wiemy, na co się zgodziliśmy. Zdarzały się przypadki, gdzie odczytywaliśmy pierwszy kontrakt, i warunki podpisanie pierwszego kontraktu to było od razu zastraszanie. Nawet, no, no ale jak to przecież to złamanie wolnej woli? No zgodziła się, ale to było zastraszenie przecież. Siadło, siadło. Kogo to obchodzi? Nie? Różne metody są, że my się na coś godzimy, lub nie wiemy, że się na to godzimy. I później podczas różnych wcieleń, różnych doświadczeń, wychodzisz z ciała i znowu ktoś ci przedstawia: No, przecież tu jest Twoja zgoda, twoja wola, tu są takie warunki. Jest Twój podpis, czy tam jakkolwiek jest Twoja zgoda na to. Wyraziłeś wolną wolę, tą świętą wolną wolę. Jest wyrażona. Trzeba było czytać, co podpisałeś. No to teraz według tych warunków wchodzisz i doświadczasz tego. To jest jedna, jedna z wersji, bo ile istnieje, ile świadomości, tyle jest wersji. Bo niektórych ugrywają, że to jakieś tam piękne postacie, mędrzec. Słuchaj, bo teraz e, wypadałoby, żeby sobie doświadczyć tego, bo tego nie znasz. Teraz sobie pocierpisz, teraz sobie pochorujesz, teraz sobie coś tam e, zobacz. Tutaj kogoś skrzywdziłeś, nie dotrzymałeś słowa, tutaj kogoś e, zdradziłeś, no ale takie były warunki. Zdradziłeś, to teraz w tym wcieleniu ty będziesz zdradzany na przykład. I wiesz, różna narracja, różne, to jest totalna różnorodność. Mamy 7 miliardów istnień w tej chwili. I każdy ma po ileś tam wcieleń, po kilkaset, kilka tysięcy, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy? To jest potężna telenowela. Jak spojrzeć tak na to z daleka, to jest potężna telenowela i totalny mieszmasz, więc nie ma na to jednej odpowiedzi na co. Jedni mają potencjał do niesienia muzyki, harmonizowania czegoś, inni mają potencjał do pracy inżynieryjnej, ktoś inny ma potencjał do, nie wiem, do pieczenia chleba, ktoś inny ma potencjał do bycia wrednym skórkowańcem, ktoś inny ma potencjał do czegoś innego i każdy człowiek to jest osobna historia, to jest nasza różnorodność doświadczeń. Dzięki temu w sumie wszyscy wzrastamy, tak. Następne pytanie poproszę. Wspomniałeś kiedyś o Arczach. Interesuje mnie to czy z punktu widzenia np. uzdrowicielskiego. Czy brać pod uwagę to, że ona istnieje, czy nie? Bo kiedyś mieliśmy takie zdanie. Tak, temat że... czakr, mhm, który ja, ja przedstawiam. Czy to jest jakby sztuczna nakładka, że to nie jest to nasza naturalna. Właśnie to często jest źle rozumiane, właśnie bo, to, jest... bo e, to, co ja powiedziałem, jest właśnie źle rozumiane, dobrze, że zadałeś to pytanie, może to dopełnię. E, ja nie mówię, że czakr nie ma, bo dużo ludzi zrozumie od razu, że ja twierdzę, że czakr nie ma. One są, one są. Tylko one trzeba wiedzieć czym one są. Są nam nałożone, to są nakładki. One nie są totalną iluzją, one faktycznie, fizycznie, czyli w energii są, bo teraz może się komuś pomieszać. Poznajmy to jako fizycznie, tak? Tu się mogę dotknąć tego, to mogę stuknąć, to jest fizyczne. W innym wymiarze, powiedzmy już w czwartym wymiarze, to też jest wymiar fizyczny, piąty, szósty i tak dalej. To wszystko są wymiary fizyczne, tylko o różnym zagęszczeniu. Dla cywilizacji czy dla cząstek naszych świadomości, która żyje, powiedzmy, nie wiem, w siódmym wymiarze. To jest fizyczna przestrzeń dla tamtej świadomości. Na tamten stan zagęszczenia. E, więc te nakładki, my je nazywamy energetycznie, bo nasz punkt widzenia jest taki, że to jest energetyczne. E, one są, one istnieją, są nam nałożone, one funkcjonują. Można nad nimi pracować, bo to też zależy od poziomu przebojowości lub waleczności w czyszczeniu siebie. E, jeżeli mamy naciskane, że się porobi nie wiadomo co i że i tak wrócą, więc według przekonania, według tego, w co wierzysz, tak będziesz mieć. Czyli na przykład, jeżeli ktoś chce je usunąć, to je sobie usuwa. Skąd pomysł, żeby je usuwać? Dlaczego <grym> Skoro one są? Jakby każdy je posiada, tak? Tak, każdy je posiada, ale tak jak mówię, one są nałożone. Skąd pomysł, żeby je usuwać? Mnie tak przyszło naturalnie, zanim się o tym naczytałem, jak się w ogóle dowiedziałem, bo to uważam, że jest fajne, że ja wcześniej przez 31 lat życia nie miałem pojęcia o energiach, o czakrach, o takich rzeczach, o duchowości, w ogóle wyparłem wszelkie religie, uważałem się za ateistę i nie studiowałem żadnych filozofii, czy to buddyjskich, czy, czy katolickich, czy jakichkolwiek innych. Po prostu to dla mnie nie istniało. I, I nagle mnie przebudziło i wszedłem, że tak powiem, z czystą głową w to wszystko i dalej staram się zachować tę czystą głowę. Na początku musiałem trochę poczytać, trochę się wystartować, tak? Musiał być zaczyn do czegoś, bo też gdzieś miałem takie pytanie z internetu, zaraz będę czytał, bo jeszcze są pytania od widzów właśnie sprzed sprzętów elektronicznych. Skąd ja tą wiedzę biorę i czy czytam jakieś książki? Nie czytam absolutnie żadnych książek. Mam nakupione, ale nie mam nawet kiedy przeczytać. Mam nakupione, którymi zostałem zainteresowany przez kogoś podczas sesji zazwyczaj, no ale jeszcze nie siadłem i w zasadzie też nie czuję takiej potrzeby. Są te momenty, gdzie je kupuję, ale nie, nie czuję potrzeby czytania. Coraz bardziej odkrywam, że tak naprawdę mój przepływ wiedzy, moja wiedza i ta czystość przekazu, do której też trzeba było dojść, wypracować ją, patrzeć, jak. jak... Jak podstępnie jest nam manipulowany, nawet nasz własny przekaz też intuicyjny. Ja to poczułem, że to jest niepotrzebne. Ja to po prostu poczułem, że to jest niepotrzebne. Dobra, usuwam, bo jeszcze wtedy się nie naczytałem, głupot, że tam się może coś podziać zdrowotnie czy z czymś innym. Tych ostrzeżeń się nie naczytałem. Po prostu to usunąłem. I co? I, I się wszystko zwiększyło. I teraz często jestem źle rozumiany, bo ja mówię, że czakr nie ma, że to jest tylko iluzja, nakładka. One są. One faktycznie są. Można nad nimi pracować. Większość ludzi nie ma odwagi ich usunąć, bo ma właśnie pakiet przekonań, że to jest konieczne, to jest potrzebne, to jest opisane w dziesiątkach, nie tysiącach książek, w różnych filozofiach, w różnych właśnie metodach uzdrawiania, przy różnych narzędziach pracy nad sobą jest wykorzystywany, czy, czy temat tego węża Kundalini, czy temat właśnie Czek. Więc to jest, jest w nas i na nas wsadzone, dołożone, i to jest tak długo, że po prostu wszyscy w to wierzą. Tak samo jak my się przełamujemy teraz z tych naleciałości religii jednej czy drugiej, e, przestajemy na to patrzeć, przestajemy w to wierzyć, przestajemy wykonywać te rytuały, odwołujemy te rytuały religijne, uwalniamy się z tego, z zablokowania tych czakr, ale czakry to nadal jest nakładka. Odsuniesz je, usuniesz, jesteś bardziej sobą. Jest naturalny, normalny przepływ energii. E, także jeszcze raz, ja nie mówię, że czakr nie ma że one są i z mojego punktu widzenia warto je usunąć i z mojego doświadczenia warto je usunąć. I tutaj też kontynuacja, dużo ludzi jakby pyta przed sesją, czy to jest standardowy zabieg, że ja usuwam czakry na sesjach. Nie, nie, tak naprawdę może sześć, może siedem ludzi sobie chciało to usunąć, bo poczuło to, że faktycznie tak jest i nie chce tego, dobra, jak czystość to czystość, tak to spadamy jak tylko się da ze, wszystkim, ze wszystkimi nakładkami. Więc to jest bardzo niewielki odsetek, nawet nie procent, tylko odsetek ludzi, którzy przychodzą z tym pracować. Bo też trafiają do mnie opinie, którzy mi skryny podrzucają z jakichś innych grup, czy jakichś innych tam dyskusji, że jest taki gościu, co twierdzi, że czakry trzeba usunąć, co czakry nie ma i ja nie wiem, bo się boję, bo coś tam itd. i tak dalej. Jestem też ja wstawiany w takim świetle, że ja twierdzę, że tego nie ma i ja demonizuję czakry. Ja po prostu informuję, że mam to rozpoznane jako niepotrzebne nakładki, ale one są. To tak jakbyś cały czas chodziła na kolannikach, wszyscy od urodzenia mają zakładane na kolanniki i na łokietniki. E, I to jest dla Ciebie dobre i to sobie czyść, nad tym sobie pracuj. E, na no końcu ktoś ściągnie, no przecież ja tego nie potrzebuję, bo jestem naturalnym sobą, tak? Na tej zasadzie. To jest, i wszyscy wierzą, że jest, i, i wszyscy u, u, uznają, że to jest bardzo potrzebne. E, ja tak jak w zgodzie z tym, co twierdzę, podważaj wszystko. Podważyłem nawet to. Ja nawet. Temat źródła sobie podważam, też robię sobie takie eksperymenty myślowe, badam wszystko, jak tylko się da podważając absolutnie. Na tyle na ile mam uważności, na tyle na ile mam danego tematu do, do przerobienia albo który mi przychodzi. Tak, pytania? Czym one są i do czego służą? Czym one są i do czego służą? No. Hmm. Czym są czakry i do czego służą? Teraz, z jakiego punktu widzenia to powiedzieć, <noise> z której perspektywy? Generalnie, ja to już dawno temu nazwałem, jak, yy, upraszczając jako porty USB dla ciemniaków, dla ciemnej strony. Ktoś to też zbadał, rozkminił, że to jest nieharmonijne, nie pochodzi z natury, nie jest powtarzalne, nie jest replikowalne w żaden sposób, bo wszystko, co pochodzi z natury, ma mniejszą, większą skalę, jest powtarzalne, chociażby wir jakikolwiek. Tornado, czy przepływ energii, czy torus, mniejszy, większy widzimy w owocach, warzywach, torus energii, torus pola serca, torus ziemi, torus czegokolwiek innego, jest mniejsza, większa skala tego samego, jest powtarzalne, replikowalne, skalowalne, o to jest właściwe słowo. To, co pochodzi z natury, jest skalowalne. Czakry nie są skalowalne. One nie są naturalne, nie są harmonijne. To nie moje odkrycie, to akurat gdzieś kiedyś usłyszałem. Um, czym one są? Nazwę to kajdanami, w które uwierzyliśmy, że sobie musimy założyć. I nie wiemy, że to kajdany, uważamy to za coś cudownego, za coś, co nam pomaga, doładowuje, czy cokolwiek innego robi. Jest nawet już to tak mocno rozkminione, że są informacje, że na danej czakrze siedzą dane treści, są filozofie, według których to wszystko przechodzi jakiś proces cały i tak dalej. Możemy to robić bez tego, bez, te, bez tego podziału. Dla mnie to są po prostu narzędzia, po... słomki do wypicia drinka, o, tak bym to nazwał. To jest rozdzielenie też naszego naturalnego światła, iskry, tego naszego naturalnego białego światła, z iskry, jak pryzmat na kolory tęczy, osłabienie, czyli rozdzielenie tego, co za mocne dla niektórych, na różne częstotliwości, do których mogą się dostroić, które im pasują, żeby wbić sobie tą słomeczkę i sobie odpowiedniego drinka wypić. Tak bym to w skrócie określił, bo tak staram się to opisowo uprościć jakoś. Tak? Właśnie ja jeszcze o świętych chciałam wiedzieć, bo. Trochę żyję już na tym świecie i nigdy nie słyszałam tutaj u nas, na naszym tutaj terenie słowiańskim o czakrach. Dopiero jak te naleciałości przyszły z Azji, z Chin, gdzieś tam z tych krajów właśnie, nie wiem, z Japonii, no z Azji. Dopiero usłyszeliśmy o tych czakrach. Dlaczego oni o tym wiedzą? Chińczycy, Japończycy i tak dalej. Dlaczego u nas o tym nie było wcześniej? Wcześniej to babcia mówiła o ziołach, tak? Że one są dobre i tak dalej, to o tym się wiedziało, ale nie o jakichś czakrach. O czakrach nigdy wcześniej nie słyszałam, dopiero kiedy to przyszło właśnie z tych Chin. Okej. Okay. Eee, odpowiadając na Twoje pytanie, na tym poziomie zadanego pytania, dlaczego to przyszło z Chin, Jedyne, co mi przyszło do głowy, to dlatego, że tam kultywują w ogóle bardzo te smoki węże, smoki wężowe, tam jakby mocno siedzi ta kultura ciemnych narzucona społecznie, cywilizacyjnie i tam to jest bardzo wyznawane, czy jakieś żaby, czy jakieś inne te... Stworzenia płazy Gady, więc tam to jest mocno narzucone i, i mocno w to jest, jakby tam uwierzone, i stamtąd się rozlało na cały świat. Ale to odpowiadam na poziomie Twojego pytania, bo jak to wygląda faktycznie, historycznie, to ja nie mam zielonego pojęcia. Dlatego to, co mi teraz przyszło, to mm -hmm. właśnie dlatego, że tam jest to nacechowanie tym. I też nawet nie wiem, czy to jest właściwa odpowiedź, ale tak mi się to zobrazowało teraz. Że tam po prostu jest to mocniej wpajane od, od pokoleń, że tak powiem, w tamtym terenie. Poza tym tam są bardziej świadomi też energii w tamtych terenach azjatyckich. Ying yang, czy w kung fu tak samo też wyzwolenie energii, wprawienie w ruch energii, praca z energią, ziołami też się pracuje z energią w ciele. E, też są różne techniki pracy z emocjami. Tamte, tamte klimaty są bardziej rozwinięte e, świadome energetycznie na temat w ogóle energii, przepływu energii. Mm, Właśnie dlaczego to hmm. mnie interesuje. Właśnie dlaczego? Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo nie badałem tego tematu. Jak dla mnie to jest to samo, tylko kwestia ludzi azjatów. Tutaj pod ten rodzaj, pod tą rasę ludzi zastosowano ten rodzaj jakby manipulacji, a pod Słowian nam to zamietli. A wy o tym zapomnijcie, wy w ogóle tego nie miejcie. Macie tutaj katolicy, zminne religie i tak dalej. I tyle. I, i, I kazano nam odrzucić nawet to pogaństwo, które i tak też już było czymś ukierowaniem, ale według mnie no, jakby nie czuli tego, że to się sprawdza na Słowianach, bo nadal mogli władać swoją energią świadomie, bo to żyło między ludźmi i po prostu no, to macie ukrócone całkiem kościołem. Okay. Y Dziękuję. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Czy może przejdę do tych pytań z internetów? Okej, okay, może w trakcie coś wyjdzie. Bożena, to był komentarz akurat pod, pod tą sesją ostatnio. Witam Adrian, wdzięczność za udostępnienie tej sesji. Dużo odpowiedzi, ale jeszcze więcej pytań. Jedno z nich nie daje mi spokoju, a wiem, że to dla mnie ważne. Mając dwa miesiące byłam w szpitalu podczas pobytu, odmówiłam jedzenia. Lekarze podłączyli mnie do kroplówki i stwierdzili, że jak nie zacznę jeść, to nie przeżyję. Moje pytanie: Czy to ja chciałam odejść, bo miałem już dość, czy była inna przyczyna? Moje odczucie jest takie, że chciałam odejść, ale jak to ja muszę się upewnić. Ale jak, ja, ale jak to ja, to muszę się upewnić. Eee, y -y. Y -y. Pytanie, czy sama chciała odejść, czy nie? Ja odpowiem na to inaczej, bo to jest indywidualny temat. To y -y. może sobie sama zbadać podczas sesji, bo ja nie jestem wróżką, nie odpowiem Ci za Ciebie, jakie są u Ciebie warunki. Ja badam tak generalnie i staram się podejść do tego wszystkiego w miarę obiektywnie i zrozumieć to technicznie. E -y. Ale ten motyw, który się tu przejawia, chęć odejścia z tego świata, chęć e, mówienia sobie, że to jest moje ostatnie wcielenie i uciekam, takie pragnienie, tak? E, czy właśnie samobójstwa, myśli samobójcze, próby samobójcze, e, o których też bardzo często słyszę od Was, e, to wszystko jest zaprzeczenie życia. A my jesteśmy życiem. To wszystko jest zaprzeczeniem rozwoju, a my jesteśmy rozwojem. E, zakończenie życia jest, e, pragnienie zakończenia życia jest e, odwrotnością ewolucji, a to doświadczenia i życie daje ewolucję. E, czy drzewa lub kwiatki same z siebie chcą umierać, czy trawa? Czy ciągle się rozwija? Ciągle e, po, ma ekspansję, rozwój, rozrost. Naturalnym potencjałem życia jest żyć i się rozwijać. Jeżeli mamy taki natłok lub są nam spowodowane takie sytuacje, że chcemy zakończyć życie, bazowo, mówię tutaj bazowo, to jest ingerencja. To zazwyczaj nie są nasze myśli. I podczas sesji też, też badam często ten temat, jak ktoś wspomni o myślach samobójczych czy, czy próbach samobójczych. Czy to było faktycznie Twoje, czy Twoja dusza, jak to się mówi, świadomość tego pragnęła z któregokolwiek poziomu wymiaru, e, czy to było Ci podrzucane? Za każdym razem 100% jest podrzucane. Mówię bazowo, bo jako, jakkolwiek to głupio nie zabrzmi, jako atrakcja, czy jako forma też doświadczenia, czym jest samobójstwo, czasami sami wybieramy raz na jakiś czas. Też badamy. I też jak czasami badam statystycznie na kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy wcieleń. Powiedzmy, nie wiem, 10, 40, 60 różnie, indywidualnie, było samobójstw. Na przykład, tak? Mam nadzieję, że to nie da komuś wymówki i wytłumaczenia, bo teraz są czasy, gdzie to jest mocno ingerowane. Tak jak wspominałem o tych symbiontach, czy o tym zagęszczeniu, zaciemnieniu teraz przestrzeni, jest mocno ingerowane, więc mogą się też nasilić myśli samobójcze. Nie wierzcie w, w, w to, że nie chcecie żyć. To jest taka moja mała rada. Nie wierzcie w to, że nie chcecie żyć. Jeżeli widzicie świat tylko i wyłącznie w ciemnych barwach, to, um, to jest więcej kolorów, tylko trzeba je dostrzec. Trzeba przestać patrzeć na wszystko, że jest czarne i białe. I to, to mogę sobie powiedzieć, no fajnie, że to powiedziałeś, ale wiem, że każdy indywidualny temat, indywidualny schemat, indywidualne doświadczenia to jest bardzo złożony temat, dlatego tutaj nie ma żadnej złotej rady na ten temat. To jest indywidualna praca. No i właśnie, mam pytanie od Jorki. Cholerka, skąd ta wiedza? E, skąd ja czerpię wiedzę? Skąd ja to wiem? I, I dlaczego często w swoich wypowiedziach zaprzeczam temu, co jest powszechnie znane? E, przede wszystkim z własnego czucia. Od początku mojego przebudzenia docierałem szybko przez głównoprawdy, e, przez manipulacje. Do czyli nie traciłem czasu na bawienie się, za co jestem wdzięczny mojemu czuciu, że tak powiem, czyli sobie w pewnym sensie. Um, nie dałem się wplątać, czyli czułem taką niezgodę, taką niewygodę. Jeżeli coś czytałem i to mi od razu śmierdziało, nie pasowało, po prostu postanowiłem, postanowiłem. No szybko zaufałem sobie swoim przeczuciom. Um, I. Praca z ludźmi przede wszystkim, rozmowy takie spotkania jak to, wymiana doświadczeń, wymiana opisów swoich dróg, swojego na przykład chociażby przebudzenia, każdy, każdy w innych warunkach, każdy miał inne wyzwalacze przebudzenia, niektórzy od urodzenia już byli przebudzeni, różne są różnorodne historie, różnorodne czynniki. Ale skąd biorę wiedzę? Przede wszystkim właśnie z własnej ciekawości badania tych tematów i podczas sesji, podczas pracy z ludźmi i podczas indywidualnych rozmów z ludźmi już po sesjach, z zaufanym gronem ludzi, którzy wiem, że już są oczyszczeni, gdzie nie można tak naprawdę do końca powiedzieć, że ktoś jest 100% oczyszczony, bo zawsze coś, zawsze coś. Jak długo byśmy nie szorowali tej podłogi, to zawsze jest coś do wyszorowania jeszcze. Ale mając już tą świadomość, uważność i pewien sposób, schemat pracy, to pojawiają się w moim otoczeniu tacy ludzie, którzy mają różne zdolności i Jedni lepiej widzą, inni lepiej słyszą, inni lepiej czują, inni mają napływ wiedzy, tak jak ja, tylko że jeszcze w inny sposób uformowany, bo te zdolności dary wiodące też są indywidualną sprawą. Nie ma jakiegoś schematu, to nie jest fabryka ani, ani korporacja, że według przepisu każdy ma tak, tak i tak i wszyscy muszą mieć tak samo, tak samo widzieć, czy tak samo czuć, czy tak samo e, słyszeć. Hmm, czy jakiekolwiek inne zdolności są. Dołączyłbym do tych darów potencjałów również e, świadome śnienie które też niektórzy mają na przykład właśnie dobrą komunikację, rozeznanie, widzenie tylko podczas snów i pamiętają te sny, a tak normalnie na co dzień w życiu czy nawet medytacji jakby tego nie mają. To też jest kwestia wyciszenia umysłu i przełamania pewnych barier, bo te wszystkie zdolności każdy ma, tylko niektóre mamy jakby w pakiecie startowym wiodące bardziej i dzięki temu się uzupełniamy. <laughs> dzięki temu właśnie też jesteśmy jakby popchani do tego, żeby się e, wzajemnie e, wymieniać doświadczeniami, informacjami, wzajemnie też sobie badać, ale tak naprawdę przypominać to, co było, to, co mam, jest nam zapomniane, jesteśmy na ścieżce przypomnienia sobie. Równocześnie i równocześnie ewolucji tego, co jest. Więc to jest praca i w jedną, i w drugą stronę naraz. Totalny miks. E, więc skąd ta wiedza? E, z ciekawości, z e, chęci, jakkolwiek to głupio też nie zabrzmi, z chęci zrozumienia duchowości, zrozumienia tego, co się czuje. E, ja mam jeszcze taki, nazwę to może głupio, syndrom, że e, chcę wszystko uprościć i powiedzieć, jak to przekazać komuś, coś co ja zrozumiałem? Bo to znowu jest treść mojego życia pewnie nie, nie przez przypadek, że rozumiałem w prostszy sposób rzeczy, upraszczałem, tak jakby całą książkę streścić do jednego zdania i opisać, o czym ona jest w jednym zdaniu. Da się każdą książkę w ten sposób opisać. To zawsze widziałem te rzeczy prościej, łatwiej ludzie niepotrzebnie komplikowali. Bardzo mnie zawsze drażnił brak komunikacji w firmach czy między ludźmi, w znajomościach, w związkach, w czymkolwiek, brak wymiany informacji i takie niezrozumiałe pitolenie o pitoleniu po prostu naokoło. To mnie zawsze drażniło. Dosedna do celu, konkretnie o co chodzi, to ułatwia pracę, ułatwia wszystko. I teraz wszedł w moje życie temat duchowości, albo po prostu ja w końcu się przebudziłem i. Um... No, i dalej lecę schematem rozkminienia tego, zrozumienia energii, zrozumienia emocji, żeby potrafić je przekazać dalej, przedstawić, znaleźć jakieś skróty uproszczenia tego, żeby ta komunikacja i nazewnictwo było dużo prostsze. Przy jeszcze pakiecie moim, podważania wszystkiego, niewierzenia w nic, podważania każdego autorytetu, tylko nie w sensie takim, że o ty jesteś taki albo taki, tylko po prostu każda filozofia. Musi przejść przez moje podważenie: a co jeśli, a co jeśli jest inaczej, a co jeśli w ogóle tak nie jest, a co jeśli tak nie jest, ale jest w tym y, cząstka prawdy. I tak staram się zbadać wszystko, przeanalizować z każdej ze stron i zbadać to wieloma różnymi drogami, wieloma różnymi nawet sesjami. Podczas sesji czasami te same wątki są badane. Ja je badam przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sesji, te same na przykład. I mam pewną średnią, i mam pewne powiedzmy jakieś tam cegiełki, y, takie wyróżniające się spośród całej reszty gruzu. I, I przede wszystkim, też w, poza sesjami, w zaufaniu do, do, do ludzi, którzy są w mojej przestrzeni naokoło mnie, którymi się otaczam, którzy przybywają do mnie e, z różnych powodów. Więc myślę, że no, skąd ta wiedza? Ze wszystkich pól informacyjnych, po prostu, które są i badania ja tego. Tak do pytania: technicznie, co jest ostatecznym potwierdzeniem? Takiej prawdy czy innej prawdy. Co jest ostatecznym potwierdzeniem takiej tak, prawdy czy nieprawdy? Jak, no, jak to się dzieje? Oj, to, to jest cały pakiet mojego warsztatu, rozumienia, dawania się łapać w różne właśnie iluzje, różne kłamstwa, różne formy podważania. To jest przede wszystkim z mojego punktu widzenia zrozumienie. Na psychologii ciemnej strony, jak działają, jakimi metodami, jakie mają techniki, jak, jakie mają w ogóle możliwości, jakie mają narzędzia, rozpoznanie tych narzędzi, którymi jesteśmy manipulowani, rozpoznając te narzędzia nie dajesz się na nie złapać, rozpoznając ich charaktery, podstępy nie dajesz się łapać na ich słowa, na ich kłamstwa, rozpoznając to, że powiedzmy oni zawsze udają, że są wielcy, potężni, i trzeba się z nimi siłować czy coś tam, nie trzeba, to, to są małe pchełki. E, więc, nie wierząc już w to, nie dajesz się przestraszyć, nie dajesz się na cokolwiek złapać i docierasz do sedna. To nie ktoś ciebie depta swoją wielką stopą, tylko tego ty w końcu, brzydko to zabrzmiało. ale ty go w końcu chwytasz za i wyciągasz z niego informacje. Więc e, to jest pierwsza sprawa. E, kolejna, czucie własne, wyćwiczenie, trening. To jest jak z jazdą samochodem, jak właśnie z, z gotowaniem, z czymkolwiek innym. Im częściej coś praktykujesz, tym, tym lepsza się w tym stajesz. Ty większe masz po prostu doświadczenie, więc y, też ćwiczyłem własne czucie, ćwiczyłem własne czucie i w komunikacji ze źródłem, i w komunikacji z małą ziemią, i w, w odczytywaniu jakichś informacji i w e, informacjach, które do mnie docierają i podczas sesji, i w rozmowach poza sesją. Ja cały czas wszystko weryfikuję non stop, non stop, non stop, cały czas non stop. Ja wszystko weryfikuję. Rozmowy nawet tutaj między nami, nawet, nawet naszą teraz rozmowę y, y, czy, czy, czy pole grupy. Ja czuję mniej więcej nie wiem, u kogo precyzyjnie, to znaczy nie podglądam, ale czuję, co się dzieje, tak jak podczas Porannej medytacji. U kogoś czułem, że tam w głowie to się dobrze kotuje. U kogoś czułem, że w ogóle nie wie, co jest jest, jest wybite. U kogoś czułem coś tam innego. Nie wiedziałem u kogo, wiem, że takie coś się zadziewa. I wtedy, czując wspólną, jakby energię, średnią grupy, ja jestem w stanie dostosować dalsze prowadzenie tej medytacji, żeby, żeby to doprowadzić do, do pożądanego efektu, czyli tak jak dzisiaj było medytacja iskry źródła, porozumienie się ze źródłem i pokazanie każdemu, że każdy z nas w sobie tą komunikację ma, tak, pomimo różnych zaburzeń. A mimo tego ja i tak nie mam w, wcale jakiegoś perfekcyjnego czucia. Ja to nadal ćwiczę, to nie ma mistrzostwa w tym. Nie ma mistrzostwa. Jeżeli ktokolwiek tak, jeżeli ktokolwiek ci powie, że jest mistrzem w jakimś temacie, to kłamie. Nie ma, nie ma żadnej górnej granicy, nie ma żadnej mety, nie ma żadnego czegokolwiek. To my jako ludzie sobie wymyśliliśmy jakieś certyfikaty, jakieś nie wiadomo, co nie ma mistrzostwa. To jest cały czas ciągła praktyka, ciągłe poznawanie, ciągłe poszerzanie perspektyw, zrozumienia, bo się okazuje, że coś, co teraz jest absolutną prawdą, jeszcze z innej perspektywy, no jest prawdą tamtego etapu, ale na tym etapie to już jakby nie ma znaczenia, tak? Albo z innego punktu widzenia jeszcze to inaczej wygląda, więc no tutaj mówię ogólnikami, ale nie ma konkretnego przykładu. Tak pytanie. Mam no, takie pytanie dotyczące, czy badałeś świadomość, jak schodzimy w ciało? Na etapie, czy to się zadziewa no, przed, czy do trzeciego miesiąca? To, aha, aha, jak świadomość, świadomość wchodzi w ciało. W ciało tak, znaczy, pytanie, yy, czytając... yy, pytanie jest, powtórzę do mikrofonu, czy badałem temat, jak świadomość schodzi w ciało, czy to jest do trzeciego miesiąca, czy wcześniej. Um, nie skupiałem się na tym, ale z tych informacji, które gdzieś przypadkowo, nieprzypadkowo do mnie dotarły od różnych ludzi. Ehm, ktoś na przykład czuł świadomość dziecka, które jeszcze nie było w brzuchu, jeszcze nie, było, nie doszło do zapłodnienia, a już była odczuwalna świadomość w przestrzeni, w, w zasięgu powiedzmy pola danej mamy lub taty, tak, czy danej pary. I nawet jak się rozchodzą, rozstają kłótnie wojny, coś tam już ten, dobra, rozchodzimy się już, na amen, jak to się mówi, to, to później się okazuje, że tam gdzieś w polu jest dziecko. Już krąży jakaś świadomość, która ma się tu wcielić, która sobie wybrała tą parę jako rodzice. Taki przypadek na przykład. Kiedyś zasłyszałem, że właśnie to się tak zadziewa, że ta świadomość krąży już wcześniej. Wchodzi do tego ciała i w brzuszku poczuć ma mu się jeszcze jako płód i tak dalej, rozwinąć się, no ale, że tak powiem, nudzi się. My jesteśmy też niepokorni jako świadomości. To nie jest tak, że to są jakieś święte dusze, które są mielce, cierpliwe, mędrcy i tak dalej. No jaki tu jesteś? Jaka tu jesteś? No też mamy te swoje niecierpliwości. No my jesteśmy swoimi świadomościami do cholery jasnej. E, więc tacy też jesteśmy gdzie indziej, tak? E, zależy też od, od uwarunkowań danej cywilizacji, ale w który jesteśmy też wcieleni równocześnie, ale też jesteśmy niepokorni, też sobie latamy, sprawdzamy, badamy, zwiedzamy, odwiedzamy i tak dalej, różne czynności. To nie, nie wiem, czy jest jakaś granica wyznaczona, że do trzeciego miesiąca, do szóstego, czy, czy wciela się wtedy i wtedy. Jeżeli chodzi o to, czy płód, albo dziecko do trzeciego, czy któregoś roku życia nie, nie, nie ma duszy na przykład, to, to nie, w żadnym wypadku bym tak nie powiedział. To, to od razu mówię, że to jest kłamstwo, bo. E... Bo już wiem, że świadomość krąży jeszcze zanim dojdzie do zapłodnienia, na przykład już w polu danej rodziny. Tak bym to określił, tak? Czyli właśnie to, co słyszałam, czytałam właściwie na ten temat, w biologii totalnej mówią o tym, że ważne dla każdego człowieka jest to, że co się zadziewa z matką, z ojcem, 9 miesięcy przed zapłodnieniem właśnie te 9 miesięcy, kiedy jest w brzuchu mamy. I najważniejsze jest właśnie te 9 miesięcy po urodzeniu, czyli jakby na 9 miesięcy to jest podzielone, czyli wygląda na to, że tutaj jest racja, że te 9 miesięcy przed w ogóle zapłodnieniem już ta dusza może być blisko, bo czuje, że to przyjdzie. Tak, 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 tak. I tutaj znowu jeszcze bym dopowiedział, że nie ma się co zamykać w tych ramach 9 miesięcy, 9 miesięcy, 9 miesięcy. To jest bardziej płynne. To nie jest znowu wytyczna jakaś, jakiś przepis. To jest bardziej płynne, i kluczowe jest wszystko. Kluczowe jest nie tylko przed, nie tylko w trakcie, nie tylko po. Kluczowe jest całe dzieciństwo, cały wiek nastoletni, kluczowe jest nawet dzień dzisiejszy, tak naprawdę dla ciebie, jako dla świadomości. Te traumy, które nawet dalej w sobie jakieś niesiesz, które mogą być jeszcze nieuświadomione i które możesz nieść ze sobą w dalsze wcielenia, albo dać jako spuściznę do rodu, na przykład, tak, które są niewyczyszczone w tobie, czyli na strumieniu rodu nie zakończyłaś tych tematów u siebie, i one się ciągną dalej, przykładowo. Więc wszystko ma znaczenie, tak? Jeszcze takie pytanie praktyczne, czyli jak opowiadałeś w poprzednim że um, o tych samobójcach, ja dostaję od razu informację ból w sercu, tak? Mhm. zmianać. Ból, ser, ból w sercu dostajesz na temat <coughs> samobójców, tak? Jak tak, jak mówisz <coughs> jak mam z takim czymś rozpoznawać? Czy to idzie z mojej górnej, jak mam... Jak to teraz rozpoznać, skąd ta informacja? Ból w sercu czujesz. Zadaj sobie pytanie, Jaka jest przyczyna tego bólu? Bo to jest objaw czegoś. Ten ból jest objawem? No to mamy teraz kawałek pracy na żywo. To jest objaw czegoś. Jaka jest tego przyczyna? Co ci przyjdzie? Pierwsze skojarzenie. Smutek. Smutek. Czym spowodowany? Stratą. Stratą. Jaką stratą? Aha, czyli masz taki przypadek w życiu wokół tak, siebie? Tak, tak. Znaczy mam potencjalne Potencjalny. Taki, tak, potencjalny przy... Aha, aha, czyli tak ktoś chciał... próbował, tak? No tak, mówił. Mm -hmm. Ale sama kiedyś chciałam Tak, no to tak jak mówię, wielu z nas jest I do tego popychanych. Jasno. Że to, że sama chciałeś i to, że ktoś w twoim otoczeniu chciał nie lub nie zaczął wykonywać. Taką mała dziewczynka. patrzyłam mm na życie i znałam, -hmm. że to nie jest w ogóle. Tak. Więc poczułeś smutek, czyli jest, jest emocja z tym związana, mocna w Tobie. Wiesz, co to jest za uczucie, wiesz, jaki to jest bezsens, wiesz, jaki to jest e, brak chęci i tak dalej. Dlaczego pojawia się ten smutek? No, dobra. Z lęku ze strachu. Z lęku ze strachu. Przed czym lub o co? Unicestwienie. Przestaniesz istnieć. Dlaczego się tego boisz? No, to teraz mam takie, że ktoś zawładnie. Ktoś to wą zawładnie. Mhm. Kto? Będzie sterowana. Będziesz sterowana. Mhm. A teraz nie jesteś. I będąc tutaj w celu w życiu, możesz to rozwiązać. Emocja, jak się pojawia, jest objawem czegoś, i właśnie serią pytań, głębiej, głębiej bardziej dochodzisz do czegoś. To, to te odpowiedzi, które ci teraz. że teraz już mi się. Tak, już pikawka szybciej, mocniej bije. Mhm. No, nie będziemy teraz tutaj tego, z tego procesu przechodzić, ale to cały czas jest tylko po powierzchni na razie. To jest po powierzchni, to się kryje głębiej. To się kryje albo gdzieś rodowo, albo kryje się gdzieś w poprzednich wcieleniach, albo jeszcze z jakichś programów z własnych doświadczeń, które są zapisane pod świadomości. Także... Tutaj przyczyn może być wiele i gdzie nie grzebniesz, tam zawsze będzie coś do wygrzebania. Więc pierwsze co przychodzi z brzegu, ale trzeba zachcieć się do tego dokopać, zadawać sobie te pytania. Fajnie, że to wyszło, bo właśnie to nie wystarczy jedno pytanie. Okej, okay, dobra, robimy. Ale co robimy? Dlaczego? 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 Po co? Po co? Skąd? Skąd? Jak? Którędy? Co to ma przynieść? Skąd to się bierze? Głębiej, głębiej, jeszcze głębiej. I właśnie ta ciekawość, ten, ten proces badawczy, to ten warsztat badawczy, o którym wspomniałem. Dobra. Flower golden, taki nick. Słyszałem z innych źródeł, że te cząstki duszy najlepiej odesłać do stwórcy bezwarunkowej miłości, gdyż pomimo oczyszczenia może coś zostać i będziemy znowu mieć problemy. Co o tym sądzisz? Myślę, że oczyszczenie w świetle jest najlepsze, ale czy wystarczy intencja? Sama intencja i tak i nie, zależy kto jest jakąś świadomością. Bo nasze intencje, nasze, nasz ciąg komunikacyjny może zostać też przekierowany, przejęty i tak dalej. Czy te cząstki duszy najlepiej odesłać do stwórcy bezwarunkowej miłości? Zależy, co można myśli pod hasłem stwórca bezwarunkowej miłości, bo to też jest nomenklatura jakiejś grupy ludzi. A tak naprawdę, nieważne jak nazwiesz, czy źródło, czy stwórca, czy, czy nawet Bóg, użyjesz słowa Bóg, pomijając te wszystkie religie, tylko źródło nazywając Bóg czy właśnie czy bezwarunkowej miłości, czy źródło życia, czy źródło czegokolwiek, energii witalnej, jakkolwiek to nie nazwiesz, jeżeli masz połączenie uświadomione z tą przestrzenią, masz już tą drogę wytyczoną, to zawsze tam trafiasz z intencją. Jeżeli nie masz i tak rzucasz po prostu na pusto, to tak jakby siedzieć w piwnicy i chcieć mówić do kogoś, kto siedzi, to też uproszczenie, siedzi na dachu bloku, ty siedzisz w piwnicy, i nie ma żadnej rury komunikacyjnej, że tak powiem, nie masz krótkofalówki, nie masz nic i po prostu krzyczysz w tej piwnicy, żeby ktoś ci tam coś zrobił. Po drodze to usłyszę, jeden sąsiad drugi, piąty dziesiąty, ktoś, kto przechodzi, ktoś na klatce schodowej, ktoś windzie i tak dalej? Więc nie wiesz, do kogo mówisz. Jeżeli wiesz świadomie, do kogo się zwracasz, z mocną uwagą, z mocnym pragnieniem, nasączonym emocją, czyli potęgą tej energii, to, to wtedy trafia. I czy lepiej te cząstki duszy odesłać do stwórcy, czy, czy tak jak ja to mówiłem, przyjąć do siebie? Zależy od ciebie. To zależy od ciebie. Ile ludzi, tyle dróg, ile świadomości, tyle sposobów. Każdy jest dobry, Ważne, żeby osiągnąć ten cel, ten, ten skutek. Tak samo jak często na sesjach mówię, nieważne jak sobie to wyobrazisz wykonanie danego zadania, bo to też zależy jak dana świadomość pozwala, jakieś tam zadanie, żeby wykonać. Nieważne jak sobie to wyobrazisz, ważne, żeby był osiągnięty ten cel, który ma być zrobiony. Wyczyszczenie tego. Ok. Co tam jeszcze? Sylwia, albo Marcin, nie wiem, dziwny Nick. Mówisz, że jeżeli wiem, kim byłem, albo bo mówiłem o poprzednich wcieleniach, że jeżeli wiesz, kim byłeś, co robiłeś, to możesz sobie to doczyścić. Jeżeli wie, wiem, kim byłem, a co w momencie, jak nie wiem, jak się dowiedzieć, kim byłem w poprzednich wcieleniach. Mnóstwo jest różnych narzędzi. Możesz to badać samodzielnie, możesz to badać przy pomocy, pomocy czyjejś, możesz zdobyć wiedzę, jak to robić samodzielnie. Żadnej konkretnej metody nie podam, bo jest mnóstwo narzędzi. To, to, to tak jakbyś mnie zapytał, czym się zajmować w ogródku. Narzędzi możesz mieć cały warsztat, nasion możesz mieć, całą szafę, różnych sposobów, różnych książek, różnej wiedzy, specjalistów, e, zjazdy jakiejś permakultury czy czegokolwiek. Jest mnóstwo narzędzi, jak się dowiedzieć, zachciej się dowiedzieć, emanuj tą informacją, że chcesz się dowiedzieć odnośnie swoich poprzednich celów i zaczną Ci te informacje przychodzić. Skorzystasz od razu ze swojego nadajnika i zobaczysz, jak odpowiada Ci wszechświat. Chcesz się dowiedzieć? Już zadanie tego pytania już Ci prawdopodobnie przysporzy, nie wiem pod kursor myszki i nagrania na, na YouTube, które o tym będą mówiły. To mo, może być informacja o regresjach, to może być informacja jak samodzielnie wejść w medytację, to może być jakaś indukcja hipnotyczna albo autohipnoza, to może być e, milion czynników na zewnątrz, na które nie zwracasz uwagi, a cały czas do Ciebie krzyczą, że w poprzednich wcieleniach miałeś to, to i to, bo to Ci się przydarza i dlaczego Ci się to przydarza. Różnie. E, tu już wskazujecie, co niektórzy, że czas, tak? Że już będziemy kończyć. Boże, jest w sumie późno. E, zmęczeni jesteśmy, jest niedziela wieczór. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania, czy będziemy kończyć? Chyba tyle. Chyba tyle. Ok, dziękuję.